To Bad Boy tutaj biega, kurczę, Entei, dzień dobry, ej, kurczę, spróbujemy cię... Nam się tu zespawnował gdzieś. Pidgeot, chodź tu. Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Rosa i witajcie w kolejnym odcinku z Pixelmona. Tak, dzisiaj zrobimy pierwsze podejście na naszą, na wodną salkę. Na wodną salkę zrobimy pierwsze podejście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Naszą ekipę zasilił oczywiście ostatnio Lifion, którego możecie zobaczyć tutaj. Ma 49 level, także jest stabilnie. Thundurus, którego złapałem przed chwilą. Legendarny Pokémon. Dosłownie pierwszym quickballem go w niego rzuciłem, od razu się złapał, także fajnie. Oczywiście Ampharos ze swoją mega ewolucją, gdyż przed chwilą ubiłem bossa i udało mi się znaleźć mega stone, który pozwala mi oczywiście tutaj naszego Ampharosa mega ewoluować. No i to tyle w sumie, nie? To tyle by było. Także idziemy sobie na salkę, zobaczymy, czy uda nam się ją zrobić. Nasz pierwszy, oczywiście lecimy najpierw naszym Ampharosem naszym polecimy, czemu nie. Niestety nasi tutaj, o Jezus, koledzy nie mają wystarczających umiejętności, żeby tutaj jakoś tak porządnie walczyć, ale to nic. Czy ty masz 23 level? Ty masz 23 level? A to ciekawe. No dobrze. Moonblastem go dziabni, skoro w sumie jesteśmy tutaj na 23. Dlaczego ty masz 23 level? Ja chyba to troszkę źle zrobiłem, ale to nic. Dobrze, to w takim razie w ogóle zrobimy sobie małą zmianę. I damy tak, Ampharosa, albo damy Lifiona, Ampharosa, Thundurusa w ten sposób. Nasz Pidgeot oczywiście nie będzie tutaj w żadnym stopniu nam jakby towarzyszył w tej walce, bo po co? Razor Leaf, powinieneś sobie poradzić na spokojnie, w końcu po to cię mamy. Chyba źle to obliczyłem, wiecie, chyba to źle obliczyłem. Zdaje mi się, że ta salka nie jest na... Myślałem, że jest na 50, co się okazuje, chyba jest niestety na 23, czyli pierwsza jest na 15, potem jest na 23, czy 25 może maksymalnie i ostatnia jest na 30 którymś, to może to faktycznie źle troszkę przeliczyłem, ale cóż, trudno. Discharge, tak jest, ja bym chciał tego discharge'a twojego, a tutaj się boostujesz, Thunder Punch, Cotton Sport, tego nie chcę na razie, bo to mi się u ciebie nie przyda, Razor Leaf kolejny. Okej, okay, coś mi się zdaje, że to będzie dosyć szybka salka, ale to nic. Poradzimy sobie dosyć, mam nadzieję, szybko i sprawnie. Tutaj mamy kolejnego naszego ziomeczka, do którego nie udało mi się dojść. No dobra. Musimy zrobić tak i tak. Cześć. Aha, ty, czekaj. A to gdzie jest boss? Halo? Skoro ty jesteś tutaj... Ja z tą walczę, skoro z tą walczę... Ach, tam jest u góry. No dobrze. A to jak ja mam z tą walczyć? Jak ty tam sobie siedzisz gdzieś tam, kurde, u góry? Pewnie jest jakieś przejście, co? Zaraz zobaczymy, czy jest jakieś przejście. Czy coś w tym stylu. No dobrze. Walczmy w takim razie. Mega ewolucja. I daj discharge'a. Tak, mega ewoluujesz, super, fajnie, bardzo ładnie, podoba mi się to. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Horsey, no dobrze. Ciśnij. Super effective, A to dlaczego tak? O, fajnie, że spadłeś, nie? Naprawdę super. Znowu discharge. Okej. Jeszcze raz discharge. Będziemy cały czas tym samym cisnąć. Nie mam żadnych skillsów fajnych, kurczę, dla tych moich poków. Tych aktualnych. Niestety, no, ale trudno się mówi. Będzie trzeba... Szelos. A, żeś poleciał. Gallardos. Dzień dobry. Obawiam się, że to zbyt dużo ci nie da, ten Gallardos. Avoided. Nice. Discharge.
O, Ampheros nam zasnął. Dobra, Lifion. Gallardos used bones, sprung up, it's heavily raining. Leafblade. Avoided the... Kurczę, zwinny jest ten Gallardos. No i dosyć mocny. Mimo, że ma 26 level, to mi piznął tak dosyć ostro, no. Trzeba przyznać. Leafblade leży. Tirtoga, okej. Okay. Tirtuga, powinno się chyba powiedzieć, mniejsza. Entei, 76 level, nieźle. Leafblade znowu. Okej. Okay. I to tyle. Udało się. Fajnie. Salka zrobiona. Co prawda spodziewałem się czegoś innego, no ale trudno się mówi. To była stosunkowo szybka salka. To może... Spróbuję zrobić kolejną, co? Czemu nie? Why not? To lecimy. Lecimy na następną salkę, tym razem stalową. Czyli tak, leczymy nasze pokemony i spróbujemy sobie kolejną salkę machnąć. Czemu nie? Jak już tutaj jesteśmy, to można się pobawić. Oczywiście troszkę inny... Troszkę inne ułożenie zrobimy sobie. Zrobimy tak. Entei będzie głównym naszym tutaj walczącym. Okej, dobrze. Idziemy po kolei. Kto jest pierwszym moim przeciwnikiem? Ty jesteś pierwszym moim przeciwnikiem. To o Jezus. To chodź tutaj szybciutko. Okej, już mnie chcesz zaatakować. Dobrze. 47 level. No nieduży, nieduży. Okej. Ember. No. Padnie od tego, od podpalenia. Uuu, Scizor, ty to masz przesrane teraz, chłopie. Nie dość, że jesteś robakiem, to jeszcze jesteś stalowy, nie? To masz razy 4 obrażenia. Okej. Okay. Super effective. Pięknie. Okej, okej. Okay. Czyli robimy sobie tak. Ciebie już mamy. Ty jesteś tutaj naszym następnym przeciwnikiem, z tego co chyba kojarzę. Tak jest. War Madame. Dobra, następny, proszę bardzo. Fajnie, fajnie. Kolejny Ember. Bastiodon, ty już jesteś mocniejszy troszkę, bo ty chyba jesteś stalowo-ziemny, nie? Chyba tak, dobra. Fire Blast, czymś poważniejszym w niego walni tym razem. Cudownie. 51 Lifion. Okej, okej, okej. Oczywiście Poke Heal. I mamy następnego tutaj ziomeczka. Metagross, Metagross. Słuchaj, ty masz też przesrane. Pyk. Entei. Kolejny Metagross. No proszę bardzo. Pidgeot, 52 poziom. Ty Pidgeot tak sobie levelujesz, ale ci do niczego nie używam oprócz do latania, nie? Troszkę słabo. A tam jest wioska, której nie mam odkrytej, chyba. Ciekawe. Wygrałem, wygrałem. A mam odkrytą. Ok, czyli po prostu się znacznik nie pokazał. Kolejny Poke Heal. I lecimy. Wow, Aggron, czyli mamy już chyba faktycznego bossa naszego, okej, okay. Fire Blast, no dobrze, 50 level, Amphirios na 40, Fire Blast kolejny, a ty jesteś kamienno-stalowy, nie, to z tobą ty troszkę mocniejszy jesteś, Klank, co to jest, aha, a, bo tu jest jeszcze jeden ziomeczek, okej, okay, okej, okay. dobrze, jeszcze jednym Fire Blastem uwalni, on już nie powinien mieć więcej Pokemonów. O, oczywiście, że nie ma więcej Pokemonów. Super. Poke Heal. Co my tu... w ogóle tu jest Metang. Trzeba go uwalić. Dobrze. Ostatnio w ogóle na Pokemon Go staram się Heatrana zdobyć, ale no jakoś tam nie idzie mi to za dobrze. Skarmory. Okej, okay, Skarmory raczej nie będzie problemem. Na Hita. Ty jesteś kamienno-stalowy, to ty troszkę przyjmiesz więcej uderzeń, ale to tam powiedzmy niewiele więcej. Drugim powinieneś paść, na spokojnie. Entei robi taką robotę, że to jest... Ło! Jezus, te Pokemony okropnie wyglądają, większość tych stalowych Pokemonów, nie? Naprawdę, naprawdę źle to wygląda w większości, ale to nic, to nic. Okej, okay, ty tam płoniesz jeszcze przy okazji, nie będziemy marnować Fire Blast, Emberem go dokończ.
Ty jesteś Lucario. Lucario bym chciał mieć. Lucario bym bardzo chciał mieć, ale to przyjdzie na to chyba czas jeszcze. Dobrze. Fire Spin. Lucario jest strasznie szybki. Ale to nic, to też go sobie poradzimy sobie z nim. Ok, i ty masz Kling Klang. Jest Kling, jest Kling, jest Klang i potem jest Kling Klang. Także bardzo, 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 bardzo jak? Bardzo kreatywnie. Uniknął ataku, dobrze. Znaczy niedobrze. Fire Blast kolejny. Nie masz już Fire Blasta, Fire Spin. Przerzucił na Klanga się, dobra. Nie powinno być problemu. Fire Spin powinien go uderzyć i przy okazji w następnej rundzie jeszcze dostanie chyba obrażenia, tak? Jeszcze jeden Fire Spin. Pięknie. Ok, Pidgeot mi chyba levelował. I Thundurus też. Pidgeot 53. Jeszcze jeden Fire Spin. I teraz jeszcze dodatkowe obrażenia. Zbustował się troszkę. Ok. I to będzie ostatni chyba cios. I kolejna salka zrobiona, co? Tak jest. Yeah, zrobiliśmy drugą salkę, znaczy następną salkę. Fajnie, 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 kurde. Steelwing, Steelwing jest spoczko. Na tym go mam. Na kim? Korwinajcie. Ty się w Metanga, nie? Ewoluujesz, ty, ziomeczku. Dobrze, 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 w porządku. Czyli mamy w większości to, co chciałem. Czy to jest... To jest legendarny boss, to nie, to z legendarnym ja sobie nie poradzę, choćbym bardzo chciał. Ok, czyli lecimy znowu do domu, czyli tutaj robimy sobie edit, robimy sobie pyk, że już jest zrobione. Ja jeszcze bym chciał sobie wziąć, o ile tutaj jest... ile tutaj jest ten taki... Nie ma. A to muszę sobie polecieć do innego... Do innej salki, z innej salki sobie wziąć, z tej na przykład sobie wezmę. Tak jest, tu są dwie, ale sobie oba wezmę i będzie fajnie, czyli tak i tak. Arigato gozaimasu. Ja bym sobie musiał jeszcze troszkę tych pozbierać, barwników. Będę potrzebował barwnik, czerwony jest w normalnie, biały sobie zrobię jako lodowy chyba. Tak. Sweetle. Niebieski bym chciał, taki jakiś jaśniejszy. Chociaż niebieski nie. Niebieski już mam, ale szary bym wolał jakiś, a to chyba będzie szary z tego, nie? Tak, light grey, ok, dobrze. Czyli wracamy się do naszego domku. Stawiamy kolejną odznakę. Robimy tak, pyk i pyk. I robimy tutaj kolejną odznakę, tym razem odznakę stalową. A chciałbym zobaczyć jeszcze, czy ja mogę barwnik jakiś zrobić sobie taki. Aha, bone meala potrzebuję, żeby zrobić jaśniejszy niebieski. Fajnie. Czyli zrobimy tak. Gdzie ja mam lapis? Tu mam lapis. I zrobimy sobie w ten sposób dwie sztuki, żebym mógł ogarnąć sobie wodną salkę jako to. Ok, super. Pięknie. Następna nasza salka będzie znowu wodna. Wodna salka będzie naszą kolejną i ostatnią, którą mam odkrytą, także najprawdopodobniej będziemy tutaj sobie potem lecieć w ostry explore, żeby ogarnąć kolejne salki, nie? No dobra, słuchajcie, po małej przerwie, dla was małej, dla mnie dosyć sporej, bo jeden dzień minął od ostatniego materiału, który widzieliście. Małe zmiany nastąpiły, generalnie tak, przede wszystkim jeśli chodzi o naszą ekipę tutaj, jeśli chodzi o Pokémony, to Entei'a zostawiłem oczywiście, Primarinę, Liviona, Ampharosa, wyrzuciłem Thundurusa i zastąpiłem go Whipping Bellem jako naszym trująco trawiastym Pokémonem. Mam też Leafstone'a, także pewnie za niedługo ewoluujemy go w Victreebella, jako że nie potrafię znaleźć, kurczę, tego, jak mu tam było, Bulbazaura. To na razie Victreebell będzie naszym Pokemonem trawiastym, który będzie tutaj nam działał na wodnej salce. Głównie z tego względu, że no Thundurus, no nie bardzo, nie? Nie bardzo mi się ten Thundurus podobał. Beznadziejny był, naprawdę był beznadziejny. Z jakiegoś powodu mi się tam nie spisywał. Może kwestia tego, że po prostu był... Ten akurat był słaby, nie wiem. Generalnie nie jest to dla mnie Pokemon. Dlatego stwierdziłem, że sobie go odpuszczę.
I właśnie zastąpiłem go Victini. O proszę bardzo, Victini nam się tutaj zaspawnował, także bardzo fajnie. Ja mam tutaj, dobra, mam max revive'a w razie czego. Dlatego zastąpiłem go właśnie najpierw Bellsproutem, teraz Weeping Bellem, potem Victory Bellem. I biegam sobie tutaj w okolicy szukając Pokemonów, które mogłyby zasilić w sumie naszą ekipę na kolejne salki i ewentualnie właśnie przy okazji levelować te, które już są w naszej ekipie. Skończył mi się ten. Niefajnie, niefajnie. Entei mi zaraz padnie, ale to nie będzie problematyczne za bardzo, bo mamy jeszcze Lifiona, który też jest na dużym poziomie, na wysokim poziomie. W razie czego sobie Primarinę ożywię. Entei teraz właśnie pada, także to nic. Lifion idzie, wchodzi do akcji. Lifion jest strasznie pancerny, także muszę przyznać, że jestem zadowolony z tego, jak działa Lifion. W sensie to jest tak potężny Pokémon, w sensie ma taki defense. Może nie bardzo radzi sobie, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń, ale generalnie no potężny. Potężny jest, jeśli chodzi o przyjmowanie obrażeń. Okej, tutaj w okolicy gdzieś się Victini zrespawnował, także ja go sobie poszukam jeszcze tutaj w międzyczasie. Biegałem po sawannie w okolicy pierwszej naszej salki i tam też szukałem Raikou przede wszystkim, bo tam się często mi spawnował. Tym razem się nie zespawnował ani razu, za to już trzy Victini mi się zespawnowały, to jest czwarty i każdego niechcący ubiłem. Powiedzmy, z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, ale no jakoś tam coś poszło nie tak ewidentnie w trakcie. Brutal Swing, okej. Okay. I no jednego w ogóle nie znalazłem. Także powiedzmy, że było ich tak naprawdę pięć. Ale no, powiedzmy, że też kurczę, nie jest to łatwy Pokémon do złapania. W sensie wywaliłem na niego wszystkie możliwe moje Ultra Bale ostatnim razem. I nie udało mi się go złapać. Dlatego Quick Ballem też mi się go nie udało wpić. O, tu jesteś. Dzień dobry, Victini. Może uda się w trakcie nagrywania. Czyli tak, muszę pamiętać, żeby nie używać na niego hydropompy. Zepsułem. To miało pójść w ten sposób. Najpierw Quick Ball, którym próbujemy go złapać. Nie udało się. Dobrze. No i teraz lecimy tak, jak powinno lecieć. Chyba, że go teraz niechcący ubije, bo na przykład krytyk wejdzie, to będzie całkiem śmiesznie. Tak na minimum, jak dostanie jakiegoś, kurczę, rykoszeta czy coś, w sensie jakieś odbicie reflekta, o, to będzie słabiutko. Chyba się udało. A nie, broke free, kurde. Wyłaź z tej wody, bo nie widzę. Dobra, kolejny, pokeball leci w niego, ultra ball, mam 63. Już się nie bawię w crafting w ogóle tych pokeboli, bo po tej całej grze, w sensie odkąd grałem od początku, walczyłem z tyloma trenerami, że udało mi się nazbierać masę hajsu, także nawet mi się nie chce tych teraz boli craftować, tylko po prostu je kupuję. Przed chwilą kupiłem sobie 64 ultra bole, bo zużyłem wszystkie, które miałem na właśnie Victini. W ogóle w planach miałem dzisiaj jeszcze tutaj poszukać sobie Fishermana i ogarnąć sobie jakiś fajny, jakąś fajną wędkę, nie Quick Ballem, kurde, źle kliknąłem, jakąś fajną wędkę i poszukać Dratiniego, bo chciałbym Dragonite'a sobie ogarnąć, także właśnie planuję poszukać Fishermana, który da nam jakąś tam ulepszoną wędkę, nie wiem jeszcze jak to działa dokładnie, ale właśnie najprawdopodobniej nie w tym odcinku, bo jeszcze to, co widzieliście poprzednio, czyli te walki na salkach i to będzie już wystarczająco na jeden odcinek. Jednak najprawdopodobniej w następnym odcinku zrobimy sobie takie polowanie na właśnie Dragonite'a, na Dratiniego, bo raczej Dragonite'a nie znajdziemy. A jak już znajdziemy, to no nie wiem, czy byśmy sobie z nim poradzili tak naprawdę, bo Dragonite jest jednym chyba z najsilniejszych Pokemonów w ogóle w uniwersum, także nie licząc oczywiście wszelkich legend, ale ze zwykłych Pokemonów, bo to jest chyba taka pseudo-legenda, nie? Przynajmniej jest taka, jest coś takiego w community, że niektóre Pokemony są traktowane jako pseudo-legendy, czyli takie, które nie są legendami formalnie, a mają statystyki takie, jakby nimi mogły być, może w ten sposób.
Dodatkowo Arcanine jest traktowany jako legendarny Pokémon, z tego co tam ostatnio właśnie też ogarnąłem. Ale jako tako jest zwykłym, nie? Pokémonem, także to jest dosyć ciekawe. Ile jeszcze mam cię łapać, Victini? No, żeż jasny gwint. 14 ultraboli już na ciebie zużyłem. O, udało się. God damn it. Sweet scent. Nie. Jasny gwint. 40 ultraboli. Równe 40 ultraboli zeszło. Nie licząc już quickboli, które niechcący rzuciłem. Lub tego quickbola na sam początek. 40, żeby go kurde złapać. Legendarny Scizor. No zobaczymy, czy uda się. Może nie Primarinom. God damn it. Uciekaj. Entei. W ten sposób. Fire Blastem go. Wow, naprawdę. Na hita go zdjął, fajnie. Naprawdę. 40 pokeboli, god damn it. To nie jest normalne. Czy nie, no dobra, no. Legendarny, nie? Pokémon, rozumiem. Dobra, trzeba uzupełnić trochę. O, ty masz Great Ball, tylko. A, beznadziejne. Dobra. Ja sobie tutaj oznaczę szybko, że tu mam miasto. Pyk. Bierzemy naszego PJ-a i lecimy dalej, bo widziałem, że tam kawałek dalej też jest miasto. Także sobie pójdziemy tam. Swoją drogą w międzyczasie poszedłem w ostry explore, bo w ostatnim, znaczy to co widzieliście poprzednio, to zostało nam tylko tak naprawdę... Strasznie się dziwnie laguje latanie na Pokémonach z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, ale no... Także no, została nam tylko jedna salka wtedy, dlatego poleciałem w explore i to taki ostry explore. Tą salkę będziemy mogli nawet zrobić teraz. W ostry explore i odnalazłem kilka dodatkowych salek. Mamy tak, tą wodną salkę, którą mieliśmy poprzednio. Znalazłem kamienną salkę, psychiczną salkę, elektryczną i nie wiem, czy ziemną widzieliście już, ale ziemną też jeszcze mamy do ogarnięcia. A tutaj mamy chyba... Ivy Gym. Loves is in nuts. Tak, czyli mamy trawiastą salkę. Trawiasta salka, którą oczywiście nie wiem, czy zrobimy sobie teraz. Gym down grass. Ok, zrobimy sobie tak. Save. Zmieniłem sposób nazywania w sumie tych wszystkich rzeczy, tak żebym miał to jakoś posegregowane. Te, które ukończyłem, daję hashtag przed. A tutaj zawsze się zaczyna od Gym Town, a nie, że Electric Gym Town, czy coś w tym stylu, bo to przynajmniej mam to jakoś tak fajnie oznaczone. Dobrze, czyli mamy tutaj salkę, która... Tundurus, ja nie chcę Tundurusa, Tundurus jest beznadziejny. Czyli mamy tak, mamy salkę tutaj trawiastą. Super, fajnie w sumie, bo trawiastą salkę będę mógł zrobić teraz, za chwilę wręcz. Tylko musiałbym ogarnąć sobie, to sobie wezmę, to też sobie wezmę, Iron Pickaxe'a nie chcę. Tylko musiałbym iść zobaczyć na szybkości, jak tam wygląda nasz Victini. Czy jest on warty uwagi? To sobie wywalę, bo tego mam masę w bazie. Exper, tego nie chcę, bo to tam jest mi nieprzydatne, Irona też nie chcę. Weźmiemy sobie potki. I to tyle, chociaż w sumie zrobimy tak. Dobrze, wrócimy się szybko do bazy. I zobaczę, jak wygląda nasz Victini. Dracoplate. Victini, Victini, Electabuzz w ogóle tutaj złapałem, Electabuzza niechcący. Damy go sobie tutaj od razu, na 70 razem z tym. Atak. Special Defense masz niżej, a ty jesteś psychiczny jeszcze przy okazji, fajnie. Atak, moveset, pokaż jakie masz movesy. O, ale beznadziejnie. O mój Boże. Dobra, staty masz spoko, powiedzmy, ale o matko. Matko Boska Victini, proszę cię, kurczę. Co z ciebie w ogóle wyrosło, halo? Jak to jest możliwe, że tak chyba beznadziejne staty można mieć? Dobra, sobie wrzucę wszystkie te rzeczy tutaj. Ja musiał to posprzedawać, chociaż chwila. Max Revive'a sobie wezmę. Antidot, wezmę sobie troszkę
Hyper Potionów, o ile w ogóle mam takie, gdzie są, tu jest Hyper Potion. Mam ich mam tylko 4, dobra, ale sobie wezmę ze sobą, z tego względu, że w trakcie walki nie mogę używać niczego innego oprócz tego. Dlatego, no dobra, tutaj sobie wrzucę wszystko, co już ewentualnie mam. Okej, okay. Tutaj sobie wrzucę też resztę. O nie, ty nie, ty tam nie idziesz. Flame Orba, ty też tutaj zostajesz. Musiałem troszkę rozszerzyć magazyn. A, bo już brakuje mi miejsca. Block of Quartz, ok, czy zrobimy sobie tak, tak. Tutaj u góry sobie musimy to delikatnie zmienić, żebyśmy mogli otwierać te skrzynki w ogóle. Zrobimy tak. Wiem, że to będzie beznadziejnie wyglądać, ale nic, to nic, to nic. Tutaj po prostu zrobimy to w ten sposób. A tutaj damy tak i coś się tu zrobi. Coś tu będzie, jakaś ozdoba czy coś i będzie fajnie. Dobra, czyli mamy tutaj jeszcze kolejne dwie skrzyneczki dodatkowe na jakieś tam śmieszne itemsy. Muszę to zrobić jeszcze dodatkowo, bo kurde, sobiutko. A właśnie, to przy okazji, jak już tu jestem, to zrobię sobie to, o czym mówiłem. Good Rod, o właśnie, Good Rod. To będziemy musieli przehandlować jeszcze potem. Cztery sztuki, zobaczymy, czy któraś będzie jako ta najlepsza, najciekawsza. Dobra, ja mam potrzebę Victini, chodź tu. Kurde, pokaż mi, czy ty masz, czy Victini, znaczy Jezus. Kurde, no dobra, to mam jako psychiczny atak jakiś tam. Dragon Rage, nie mam żadnego ataku, znaczy żadnej TM-ki, która była, a czemu tu Flying w ogóle mam, halo? Nie mam żadnej TM-ki, która by była typowo pod ogień dla niego. No Dreamitera mam. Mam tutaj jeszcze Psychic. Nie wiem, czy chcę to na Victini używać. Nie wiem, jak tam ten Victini działa dokładnie. Nie, na razie nie będę tego używał, no bo to bez sensu troszkę. Co, Victini, ty idź sobie. Oj, nie chciałem tego używać. Wracaj tu, Victini. Na razie bierzemy ze sobą Pidgeota, żeby mógł się troszkę szybciej przemieszczać. I okej, okay, okej, okay, dobrze. To ja bym chciał jeszcze tutaj skoczyć sobie do sklepu. Bo nie wiem, czy tutaj byłem. Chyba nie byłem. I chciałbym zobaczyć, co tutaj macie ciekawego na sprzedaż. Masz ultrabole. Okej. Okay, kupię sobie 44 sztuki. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, ja sobie kawałek dalej odleciałem. Tutaj znalazłem PC przy okazji, zlutowałem. A na dzisiaj będziemy kończyć. Tutaj w ogóle za mną jest jakiś dziwny chyba Persjan. Nie wiem, co to jest. Ale tak, na dzisiaj będziemy kończyć, także w następnym odcinku najprawdopodobniej zaporujemy sobie na Dratiniego. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dzisiaj zrobiliśmy dosyć sporo salek. Także reszta przed nami, mamy już ich troszkę tutaj już odkrytych, elektryczną, trawiastą, ziemną, psychiczną, kamienną i wodną. Najprawdopodobniej w jakimś kolejnym odcinku sobie ogarniemy i trawiastą, i wodną, i może nawet, kurczę, ziemną, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, zobaczymy, jak będzie wyglądać nasza ekipa i które Pokémony ją zasilą. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, widzimy się w kolejnych szerokości i do usłyszenia.